Myśl na dziś to inspirujące wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self-care'u. Zacznij dzień od chwili refleksji i niech ten podcast stanie się częścią Twojego uważnego poranka. Nowa Myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Partnerem podcastu jest marka Health Labs Care. Producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Poczucie bezpieczeństwa jest czymś bardzo atawistycznym, bo kształtuje się w okresie prenatalnym. I duży wpływ na to ma, jak żyją nasi rodzice, co słyszymy, czy mama, będąc z nami w ciąży, jest w stresie, czy nie. I pierwszym zmysłem, który kształtuje poczucie bezpieczeństwa w momencie narodzin, jest dotyk. Bo za pomocą dotyku dziecko rozpoznaje na przykład mamę. Nie, oczywiście również słuchu, ale to jest jeden ze starszych zmysłów i dźwięku bicia serca, ale dotyk jest pierwszym zmysłem, za pomocą którego poznajemy świat. Co powoduje, że przestrzenie, które będą zimne, będą w naszym klimacie kamienne, będą śliskie, będą mokre, będą nam to poczucie bezpieczeństwa absolutnie odejmować. Z wszystkich badań naukowych i tych, które ja prowadziłam, takim materiałem, który daje nam największe poczucie komfortu, jest drewno, i naturalne materiały, bawełna, len, aksamit, wełna. Jeżeli wykończymy mieszkania w takiej konwencji, to wiadomo będzie, że większość ludzi, oczywiście wyjątki są i będą, większość ludzi będzie się w nich czuło dobrze. Jeżeli dołożymy do tego ciepłe światło o dużej rozpiętości, w sensie, że mamy dużo miejsc, gdzie możemy zapalić, a nie jedną centralną lampę, która powoduje tylko, że rzucamy cień wokół siebie, to też będziemy od razu czuli się lepiej, no bo dla nas światło to jest ogień, więc jeżeli ono będzie cieplejsze i mniej wypalające nam siatkówkę, tym lepiej. Światła kolorystyczne, znaczy kolorowe i cała koloroterapia ma genialne zastosowanie w leczeniu i może bardzo podnosić nastrój albo pomagać nam regulować cykl dobowy, no ale fundowanie sobie relacji ze światłem niebieskim wieczorem i zimnym, białym, jarzeniowym plus ekran telefonu i komputera bardzo często przyczynia się do naszej bezsenności, na którą i tak już choruje, czy ma zaburzenia ze snem ponad 10% społeczeństwa. Więc tak jakby są rzeczy, którymi możemy sobie bardzo łatwo robić dobrze. Są rzeczy, które mogą nam pomagać akustyką w mieszkaniu czy w biurze, czyli właśnie odpowiednie w biurach wykładziny, w domach dywany. Te dywany naturalne, to jest cholernie ważne, które regulują i wilgotność, i właśnie akustykę, i są miłe, jak się po nich chodzi. No i też są takim naszym kulturowym korzeniem. W domach na tej szerokości geograficznej od zawsze te dywany były, bo tworzyły przytulność. Ja tym też dywany, ale nie wykładziny. Nie. No to za to bardzo angielskie, ale, ale nie, absolutnie dywany, włącznie z dywanami wieszanymi na ścianach kiedyś, żeby trzymać ciepło i utrzymać wilgotność odpowiednią w przestrzeniach. Dywany absolutnie na tak. Tylko właśnie naturalne dywany, które oddychają i które nie będą się rozkładać po tym milionami lat, będąc, wiesz, konsekwencją butelek PET. Tak samo jest z zasłonami i tak naprawdę w naszej strefie klimatycznej powinniśmy mieć dwa rodzaje zasłon, letnich i zimowych, czyli lniane, które przepuszczają powietrze i dają cień, i welwetowych, ciężkich, w sensie aksamitnych, ciężkich, które zatrzymują ciepło we wnętrzu i też wygłuszają przestrzeń w momencie, kiedy spadają liście i w ogóle akustyka na ulicach się pogarsza, bo dźwięki odbijają się od elewacji. To ciężkie zasłony mają to do siebie, że robią za doskonały tłumik dźwięków. Co w miastach, tak jak słyszymy gdzieś w tle karetki czy klaksony, bardzo, bardzo pomaga, tylko że nikt tego nie uczy. I nawet bardzo wielu obecnych wnętrzarzy, idąc za trendami, które wynikają z trendów światowych, mówi nie, minimalizm, żadnych zasłon, żadnych dywanów, wszystko, wiesz, beton na podłodze i wszystko super czyste. I ja się zgadzam, że to jest piękne wizualnie, tylko nadal musimy tam wpuścić żywego człowieka, a nie robota. I ten człowiek ma potrzeby dotykowe, słuchowe, wizualne, węchowe. I trzeba je w jakiś sposób mu zapewnić, żeby on właśnie w tych domach nie wariował. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify lub iTunes, aby być na bieżąco.
Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.